Proszę uprzejmie. Bartek Grunowiecki, IP Collective. Przebieg gry, tak? Omówić. No jak ci się podobało dzisiaj mecz? Mecz był, przeciwnik był dosyć wymagający. Można powiedzieć, że wybiegaliśmy ten mecz, mieliśmy kontrolę w drugiej połowie nad wydarzeniami na boisku. Natomiast przeciwnik postawił dosyć wysokie warunki, szczególnie jeśli chodzi o szybką grę, taką techniczną. Tak naprawdę ten mecz, przechyliliśmy szale w tym meczu na swoją korzyść na skutek większego zaangażowania fizycznego. No ale ogólnie dobrze, wydaje mi się, że na tle przeciwnika lepiej się procentowaliśmy motorycznie w przeciągu całego spotkania. Cieszę się, że wygraliśmy, bo do przerwy było 1-2, także to też pokazuje, że potrafimy jakby zareagować na niekorzystny rezultat i rozstrzygnąć takie pojedynki na swoją korzyść. A jak oceniasz ten moment takich kilka minut takich spięć na boisku? Była taka faza zaostrzenia się tego spotkania. Znaczy z jednej strony mi się to na przykład podobało, że sędzia tą grę puszczał i nie sędziował tego aptekarsko, tylko pozwalał grać. To była tak naprawdę decydująca w ogóle faza meczu, bo to były te minuty, kiedy jeszcze można było, mógł się przebieg jakby rywalizacji zmienić. No ale w tym przypadku no my tutaj też w tym czasie meczu my też tutaj nie oddaliśmy pola i tak naprawdę też postawiliśmy się przeciwnikowi i to się opłaciło i to przyniosło rezultat na nas końcowy. Dziękuję, życzę kolejnych sukcesów. Dziękuję bardzo.